Witam serdecznie, zapraszam na kolejną fajną zapiekankę. Zrobicie ją sprzątając przy okazji lodówkę z takich składników jak biały ser, około 250 g, jedna szklanka jogurtu, można ją wymieszać z chudą śmietaną, pół szklanki płatków owsianych, 20 deko pieczarek, 3 jajka, można dodać do jajek jeszcze jakieś białka, które Wam zostały. Poza tym jeden por albo cebulka, pora wcześniej trzeba rozciąć wzdłuż i umyć pojedyncze liście. Koło 5-6 kromek pieczywa. Pieczywo można zastąpić na przykład wczorajszymi ziemniaczkami, jak macie w lodówce, to nie musi być chlebek. Sól, pieprz do smaku. U mnie jak zawsze zioła prowansalskie, jest tam mieszanka bardzo dobrych, aromatycznych ziół, po których nie tylko lepiej się trawi, ale uzyskujemy bardzo dobry smak i to bez dodatków chemicznych. I oprócz tego jakaś forma do zapiekania. Możecie dodać także odrobinę czosnku. Jeśli nie lubicie, możecie pominąć ten składnik. Są nam jeszcze potrzebne ze 2 łyżki oleju. Najlepiej rzepakowego, bo on ma wysoką temperaturę palenia. Do podsmażenia pora z pieczarkami. Zaczynam od krojenia pora. Ścinam tą końcówkę, która trzyma pora w całości. Pora kroimy na drobniutko. Bardzo ważną sprawą jest zalać płatki owsiane wrzątkiem, tak tylko do przykrycia. Chodzi o to, żeby namiękły i nie były twarde po zapiekaniu. Wlewam około jednej, maksymalnie 2 łyżek oleju na rozgrzany tłuszcz. Sypuję posiekany por. Dodaję szczyptę soli. Dodaję niedużą szczyptę ziół prowansalskich. Odrobinę pieprzu. I po chwili pieczarki. Pieczarki, jeśli są starsze, warto obrać ze skórki. Ale jeśli są młode, nie trzeba tego robić. Mam na myśli, nie są jeszcze takie ciemne. Chociaż pieczarki, które są bardzo jasne i po przekroju prawie białe, one nie mają smaku. Polecam Wam te pieczarki, no nie takie bardzo stare, bo to już jest materiał do wyrzucenia, ale polecam te pieczareczki, które mają ciut ciemniejszy środek. Tradycyjnie ścieram trochę czosnku. Możecie tutaj również podsmażyć sobie wędzonkę, dodać do pieczareczek, jeśli macie w lodówce, została jakaś kiełbaska albo szyneczka, kostkę pokroić i dorzucić do takiej właśnie mieszanki. Bardzo króciutko podsmażam, w sumie około 2 minut. Naczynie ceramiczne, w którym będę piekła zapiekankę, posmaruję delikatnie olejem. Chodzi tylko o to, żeby zapiekanka dobrze odchodziła od spodu. Układam chlebuś, mogą to być ziemniaczki z wczorajszego dnia. Można wykorzystać chleb, który już nie jest za bardzo świeży. Można ten chlebek również podpiec. Na chlebek wysypuję podsmażone pieczarki i sporem. Takie proste zapiekanki można zrobić wtedy, kiedy właśnie nie ma żadnego pomysłu na obiad. Teraz do zapiekanki wkruszę ser. Można go dać mniej. Ja podałam 250 gram, ale to nie musi być cała ta ilość.
To będzie bardzo sycąca zapiekanka. Warto do nich przemycać właśnie jakieś dodatkowe składniki, jak płatki owsiane, które naprawdę mają niesamowitą ilość witamin i minerałów. Dodaję do tego szklankę jogurtu. Również do masy jajecznej dodam szczyptę ziół prowansalskich, sól, szczyptę pieprzu, może być chili, już tylko pozostało wszystko dobrze wymieszać. Nie wiemy, czy tak tego płynu nam naprawdę starczy, dlatego troszeczkę upchnę ser. Teraz zalewam całość masą jajeczną z płatkami i z jogurtem. Rozprowadzam łyżką. Pierwszy kawałek jest zawsze trudny, ale widać, że zapiekanka bardzo ładnie się trzyma, a jest bardzo gorąca. W międzyczasie zrobiłam sos czosnkowy. Zabarwiłam go troszeczkę tylko papryką. Wkrótce pokażę przepis. Ma taki ładny łososiowy kolor. Nic dodać, nic ująć. Wygląda super. Przepyszna w smaku, naprawdę delicja. Dziękuję wszystkim za cieplutkie komentarze, za pozytywne łapki i zapraszam na następne przepisy.